Zapraszamy na podróż w świat dokumentu poświęconego polskiej fanowskiej produkcji inspirowanej twórczością Andrzeja Sapkowskiego. Przedstawimy Wam unikalne materiały zza kulis oraz wypowiedzi twórców filmu zrealizowanego w całości dzięki szczodrości międzynarodowego fandomu Wiedźmina. Przyjrzymy się bliżej fenomenowi twórczości Sapkowskiego, który zainspirował grupę pasjonatów do nakręcenia etiudy o Wiedźminie, która przeobraziła się w pełnometrażowy film. Zatem, moi drodzy, poznajmy kulisy pół wieku poezji później. Dzień dobry, szanownemu państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, chyba, bo jesteśmy w chuj z czasem. Dobra, a teraz nam lecz. Jak chłopaty ogarną, to będzie dobrze. Na początku był chaos. Ile potrwa charakteryzacja Bogucha? Proste pytanie. Takie było pytanie. Doczekam się odpowiedzi, czy mam krzyczeć? Co ty też się jakiś zrobiły, co? Pierwszy dzień zdjęciowy był bardzo długi i ciężki i bardzo piękny. Wszystko, co mogło się zepsuć, się zepsuło. Wszystko, co nie wypaliło, mogło nie wypalić, się nie wypaliło. Ja mam takie pytanie. Kręcimy tutaj w okolicach film i bardzo przydałby nam się szpadel albo łopata, dosłownie na godzinkę, pół godzinki. Jakby pan miał może jakąś pożyczyć nam na jakiś czas? Po pierwszej dobie na tym planie byłem już pewien, że nie chcę tu wracać. Wy wypuszczacie dźwięk? Ten dzień zdjęciowy zamienił się tak naprawdę w taki obóz survivalowy. W lesie? Oczywiście padało, jest jakby nieodłączna historia tego filmu, że zawsze jak mamy plenery, to pada, jest jakieś straszne błoto albo coś dziwnego się dzieje. No, niesamowitą udręką był deszcz, który tak naprawdę zalał nam wszystkie worki z kostiumami. Jest potwornie mokro, a ludzie w trandaczkach sobie biegają, prawda, że jest zimno, czasem po kostki jest woda, a ekipie to nie przeszkadza. No, potem się okazało, że po prostu każdy chciał przy tym pracować, że ludzie po prostu nie byli przygotowani na to, ale udawali, że jest wszystko w porządku. Był jeden namiocik, który przeciekał. Rozkładamy te namioty, okazuje się, że no nie mamy dachu, tylko mamy ścianki, więc ze ścianek na taśmę klejącą robiliśmy sobie daszek. W końcu udało się tak to zorganizować, że operator udostępnił mi swój bagażnik samochodu, gdzie ja posadziłam aktora Mariusza i mówię, dobra, robimy się tutaj. Nie mamy innej możliwości, tu nam nie pada na głowę, damy radę. Naturalnie brzydko ma być, nie wiem. Żeby sobie tak zwisały trochę, nie? A to z przedziałkiem na środku mi zrobiłeś? Słuchaj, mam wizję artystyczną. Żeby nie wyszło nam jak miłość, kurwa, wiesz? Tylko nikt nie przewidział tego, że będziemy w tym lesie ponad 25 godzin. Ale para sobie skapie cały czas. No, już to. Problem, nie masz to jak wiedzieć. Jeszcze czarci. Oczywiście się cieszyłem, no bo zaczynaliśmy przygodę, ale było to wymagające i pamiętam, że to był mój najdłuższy dzień zdjęciowy w życiu i do tej pory, jaki miałem, bo pamiętam, że przyjechałem na godzinę 17, bo miałem wejść na plan o godzinie tam 18, ale wszedłem na ten plan o godzinie 23. A skończyłem go o 6 rano, więc to był najdłuższy plan w moim życiu. Zimno, ponuro i tak dalej. I dlatego też pamiętam ten pierwszy dzień, bo po nim się pochorowałem. Pierwszy raz w życiu miałem anginę, potem półpaśca i generalnie posypało się wszystko. Dlatego pamiętam ten dzień i będę go pamiętał prawdopodobnie do końca. Ludzie, błagam, no odrobina jakiejś, nie wiem... Nie, to jest właśnie... Słuchaj, mogę wsadzić ryj w chaszcze, tylko że nawet jak wsadzisz ryj w swój w chaszcze i go wyjmiesz, to te haszcze tam nie zostaną. Rozumiesz, co chodzi? Dlatego nałożymy ci własnymi rękami. Dobra, tylko zostałeś. Że... A ja zrobię tak, żeby zostały. Dobra, jak tak zrobisz? Powiem prosto spośród chaszczy. Chaszcze mnie zaatakowały, a ja zaatakuję Wiedźmina.
sobą i chaszczami. Żeby wszyscy byli zadowoleni, to sobie tak wpierdolę, o, tak z chaszczem. Bardzo naturalnie to wygląda. I to też, nie? Także chaszcze są. Założę jeszcze tak na ucho. A równie dobrze mogę być leśnym ludkiem, albo jakąś pierdoloną nimfą. Nie, no oczywiście na bagnach Campinosu znakomity pierwszy dzień. Z 12 godzin zrobiło się chyba 18. Całą noc spędziliśmy potem scena przy ognisku, gdzie okopceni dymem totalnie, byliśmy zmoknięci, zmarznięci i ognisko dawało nam odrobinę ciepła. Więc siedzieliśmy przy tym ognisku, ile się dało. No to... To potem właśnie przez tydzień włosy waliły mi wędzonką. Taką szynką z wędzarni. Tak byłem uwędzony tym dymem z ogniska. Akcja! Lokacją był drugiego dnia był cmentarz w Otwocku, ale nie było adresu. Więc dzwonię do Janka, pytam się, jaki jest adres tego cmentarza. Janek mówi mi, że zrozumiałem, powiedział mi, że już się rozwijają. Mówi, jak to już plan rozkładać, jest 2 godziny do zdjęć. Nie, nie, my jeszcze wczorajszy składamy. Byłem święcie przekonany, z ręką na sercu mówię, byłem święcie przekonany, że to już koniec projektu, że nikt, będę musiał albo zbierać od nowa ekipę, albo coś. Jak już tak ten dzień trwał tyle godzin, w takich warunkach, w zimnie, w tym deszczu, błocie, komarach trochę też, to co może się jeszcze zdarzyć takiego gorszego, tak? Jakby, to już wiemy, z czym trochę mamy do czynienia. Najbardziej zabawne jest to, że chyba nic z tego dnia nawet się nie uratowało i nie weszło do filmu. Przeklęte miejsce. Realizujemy karczmę. Teraz 3 dni ogólnie spod rząd. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Sam osobiście tego będę dopilnowywał jako kierownik planu całego czasu pracy. Mam nadzieję, że nasza praca i nasze tutaj zawziętości będą powodowały, że będziemy krócej pracować, niżeli dłużej. Chciałbym, żebyście to zrobili tak płynnie, żebyśmy mogli faktycznie odpocząć sobie te pół godziny 45 minut na zregenerowanie się do kolejnych części z naszej dzisiejszej realizacji. No, więc teraz wdech, wydech, myślimy i działamy. A ja idę do życia. Dwa, trzy, dwa. Jest to ładne. Dobra, panowie, co możemy założyć? Możemy działać? Kapta. Co ty tu robisz? Czytasz scenariusz teraz dopiero, co? No, wiesz, kiedyś trzeba przeczytać. Jutro już kręcimy, no to czas najwyższy. Dobry scenariusz w ogóle. Naprawdę mi się podoba. Żałuję, że wcześniej nie zajrzałem. Co ty nie czytaj scenariusze? Nie no, czytam. Nic sobie robisz. Pod making offa ci podkładam. A, dobrze. Niech ci się pracuje z Olkiem. Olek jest nieogarnięty trochę. Ale ma ładne pomysły. I pewnie dlatego mu wybaczamy to, że mamy z jakieś 3 godziny obsuwy i że jedną scenę wyjebaliśmy, bo nie zdążyliśmy. Bo Olek coś tam przestawiał, ustawiał, wymyślał, kombinował bo Olek jest jak Amelinin, tego nie pomalujesz. Wiedziałem, że to będzie bardzo trudna produkcja i była. Natomiast miałem świadomość, że po prostu przy dużym zaangażowaniu i dbałości o detale, sceny walki, kostiumy, będzie to wyglądało dobrze. Jest to tylko kwestia ilości włożonej pracy, samozaparcia, wymęczenia innych. Akcja!
Stop! Mamy! Mamy to! Nie, jak wrażenie z dzisiejszego planu? Lekki chaos. Tak. Czemu jak wczoraj. Lekki chaos? No, tego to ja nie wiem. Wygląda na to, że materia jest dość trudna do opanowania, jest bardzo dużo ludzi. I tak się trochę czasami błąkamy, ale nie narzekam jakoś strasznie. Tak to pewnie bywa jakoś. Jednak nie ukrywajmy, realizatorzy nie mają dużego doświadczenia zawodowego i czasem coś tam przez palce przepływa ten czas, no ale trudno. Ale generalnie bardzo przyjemnie, mój Boże, naprawdę fajnie. Ja lubię takie przygody od czasu do czasu sobie zafundować. I to mi się podoba, bo to jest zupełnie świeże takie. Myśmy jako ludzie starsi, myśmy, mówię, nie, Marek Grodzki, realizatorzy tamtego przedsięwzięcia podchodzili do tego zadania, a tutaj myślę, że to jest tak w duchu ludzi, do których ta literatura chyba dużo lepiej trafia i którzy tę literaturę dużo bardziej umieją zwąchać. Mam nadzieję, że ten węch i ta intuicja fajnie przełoży się na ekran. Tutaj głowa i ręce. No tego, który tutaj jest. To nie jest, tak, to nie jest spokojnie. Ja myślałem, że ten mniejszy. Przepraszam. Dobra, żyję. Bo nie mamy problemu z podniesieniem, więc nie musimy oszukiwać. Podnieśmy, jeśli może spróbujmy, naprawdę. Tak. Kto ma paski nocne? Marcin, nie ma kaskaderu, ale później będziemy opowiadać, że wszystkie duble robiłeś sam. Co, żeby jeszcze leciał wysoko w sufit? Bo wiesz, jak on będzie wychodził, to ja jemu pomogę. Jak on tutaj, bo koszula się porwie, jak ja go nie złapię, jak ja go nie złapię i szarpę, to go rozerwę. No. Rozumiesz? No tak, ale właśnie dlatego kombinuję, żeby... Chodzi o to, jak będzie wyglądało ujęcie, żeby jemu pomóc, łatwiej się podnieść. Wiesz, o co chodzi? Żeby on wykorzystał siłę swojego ciała. Wiesz, bo jak on będzie leżał, to ja go pociągnę do góry, a on się znów wypnie. Wiesz, o co chodzi? A kurwa, nie trafiliśmy. No, trochę nie trafiliśmy. Nie, tutaj nie, na wejściu. No mówię na wejściu tej kulisy. Tak. No, że byłaś dziewicą. Pan mówi, że się ze mną ożeni? Racja, choćby jutro, nazajutrz. Jeden pies. Tak. Wtedy nam się już włączają chłopi, którzy mówią, tak, na pewno się z nami ożeni. I super. I puszcza i jest... Ciebie spuszczają, idzie sobie tam. Dobrze. Znaczy, dobra. Wrócę jeszcze tylko po ten... Ktoś zarychał? On jest gejem. Tak. Mogę mu oczy wypróbować? Nie. Nie? Dobra, czekaj. Ale tym razem byłem na posterunku. Jesteś, wow, Misiaczku. Teraz powiedz mi, dlaczego to nie działa. A, tak. Film Wiedźmin prezentuje w tym momencie najnowsze worki na piachy. Takich używali wikingowie, jak kręcili swoje filmy. Ja nie rozpijam ekipy. Chciałem tylko to... oznajmić i zaznaczyć. A co to jest? Co trzymasz w ręku? To są dobra. Lambert był trochę niedocenianą, tak przynajmniej nam się wtedy wydawało, postacią w tym uniwersum, a jednocześnie bardzo ciekawą, gdyż Lambert był kreowany jako taka bardziej osoba skryta, cyniczna, sarkastycznie podchodząca do rzeczywistości,
I dlatego też ten cynizm i jego sarkazm wydał się nam na tyle interesujący, że chcielibyśmy przedstawić jego perspektywę w takim dość brudnym uniwersum. Wydaje mi się, że początkowo chcieliśmy uniknąć porównań z grą. Trochę też z tego powodu, że rzeczywiście mieliśmy wrażenie, że nie chcemy za bardzo wchodzić w konflikt CD Projekt, ale też trochę z tego względu, że chcieliśmy mieć coś swojego i własnego. Od początku wiedziałem, że Geralt jest postacią wyeksploatowaną na wszystkich możliwych polach. Poczynając od książki, przez opowiadania fanowskie, przez ekranizację Marka Brodzkiego, przez gry, przez cosplaye, przez fanarty. Naprawdę, obserwując na Facebooku grupy tematyczne, miałem wrażenie, że Geralt wyskakuje z każdego miejsca. Oczywiście bałem się otworzyć lodówkę, żeby nie znaleźć tam Geralta. Znajdowałem tylko jaskółkę o innej, mniej eleganckiej nazwie. Biorąc pod uwagę to wyeksploatowanie postaci Geralta, pomyślałem, że przydałby się ktoś inny. Nie czułem się na tyle kreatywny, nie czułem się na tyle pewny, żeby wymyślić nowego Wiedźmina, więc stwierdziłem, że wykorzystam któregoś innego z książki. Od samego początku moimi ulubionymi Wiedźminami, chociaż umówmy się, nie było ich dużo, więc to konkurencja nie była zbyt szeroka, nawet wliczając gry. Od początku najbardziej lubiłem Wesemira i Lamberta. Zdecydowałem się na Lamberta. Też relacja dosyć nieoczywista, dosyć marvelowska, bym wręcz powiedział, relacja Lamberta Striss Merigold, wykorzystywana, która pojawia się zarówno w książkach, ale potem również w grach, była też jakimś czynnikiem, który spowodował, że drugą z postaci w tym filmie będzie Triss. Ale wiedząc, że film fantasy potrzebuje postaci pozytywnego, kogoś z comic reliefami, stwierdziłem, że weźmiemy Venkarta Jaskra. Czyli będziemy mieli Jaskra, ale nie jako Jaskra. Sprytne, co? Pierwotnie syn Jaskra miał się nazywać Jonquil, co jest strasznie trafionym imieniem, ale jakoś chcieliśmy nawiązać do tego, że przecież Jaskier to kwiatek, więc zróbmy coś podobnego. Całe szczęście to nie przeszło. Scenariusze się zmieniały na przełomie lat wielokrotnie, no ale ja byłem przy wersji drugiej chyba, a ostatnia to chyba była 9. wersja scenariusza, z tego co pamiętam. Teraz już nie pamiętam, ile tam wersji było, ale podejrzewam, że z 18, może 19 wersji. Pisaliśmy kolejny draft scenariusza, a w którym między innymi bohaterowie poruszali się konno, a mieli dużo potyczek z różnymi jakimiś rozbójnikami po drodze. A no zakładaliśmy dużo więcej scen walki na początku. Cała oś fabularna i to, do czego dążą główni bohaterowie, zmieniało się w międzyczasie. Tak samo zmieniali się antagoniści. W pewnym momencie scenariusza pojawił się Agaius, który z tym samym imieniem był jednak wampirem. I to miał być bardzo krwiożerczym wampirem, który robił dużo gorowych scen. Do dziś pamiętam jeden scenariuszowy, genialny pomysł, którego realizacji oczywiście nigdy nie wyszło. Pamiętam też minę Janka, jak go przeczytał w scenariuszu. Trupy w rzece krwi. Jakby byłem totalnie zakochany w tym uniwersum i zadałem sobie pytanie, czy była jakaś ekranizacja Wiedźmina? Zupełnie mi wypadło z głowy, że była. Jakby ja ją gdzieś tam widziałem, to było jakby bardzo dawno temu. Jako dzieciak coś widziałem w telewizji, jak rodzice oglądali, ale w ogóle nie połączyłem kropek i nie wyszło mi, że to Wiedźmin. Więc stwierdziłem, że fajnie by było zobaczyć współczesny film. Tak naprawdę historia Slamberta, Wiedźmina, który przyjmuje zlecenie, wchodzi do jaskini, ubija potwora, wychodzi, odbiera kasę. 15 minut fajnego, spokojnego projektu. A później się zaczęło. W tamtym momencie nie do końca wiedziałem, na co się porywamy. Z jak malutką motyką porywamy się na jak wielkie słońce. Żeby zrobić stos pogrzebowy Jaskra, trzeba było się przeprawić przez rzekę kilkadziesiąt razy z drewnem, zbudować to wszystko. Żadnego problemu nie było. Piękny stos ułożyliśmy i zjaraliśmy człowieka. Nie było dymu, a był potrzebny. To były zdjęcia wtedy w Okuniewie.
Nie wiem, dlaczego tego dymu nie było, czy po prostu była zepsuta dymiarka, czy tej dymiarki nie było, co obie opcje są bardzo możliwe, jak się myśli o planie pół wieku poezji później. I znaleźli na to fantastyczne rozwiązanie, genialne po prostu. Jak ktoś palił papieros elektroniczny, taki, co to się bierze i on tak dużo dymu wypuszcza, gęstego dosyć, no to były ze trzy osoby, które to paliły i w ten sposób robiliśmy dym. I to było przy mnie, chyba jakoś nade mną, bo ja potrzebowałem tego dymu, żeby tam na ujęciu było i tak dalej, więc stali przy mnie przed ujęciem. Akcja! Wspaniałe. Bardzo dziękuję wszystkim za, a tu może do kamery, dziękuję za poświęcenie. Naprawdę, doceniam. Moim zadaniem było pilnowanie krów, które po prostu wchodziły nam w obraz, pojawiały się znikąd. Jak się okazało, nikt z ekipy nie umiał zająć się krowami i sprawić, by nie przeszkadzały w realizacji zdjęć. Jedyną taką osobą okazałem się ja i zajmowałem się tymi krowami podczas realizacji tego planu, także żadna z nich nie zakłóciła tego dnia zdjęciowego. Wszystkie są jednakowe, zobaczysz. Tam jeszcze po prostu, wiesz, żeby ten zapas tu pozostał. Dobra, już uciekam. To jest z ciebie takie proste, a potem się okazuje, że nagle jest tysiąc różnych wersji. Tak, spójrz na Mariusza. Spójrz na Mariusza. Nie, podmuch radości. Poszła! Poszła? 27 przez 2 przez 1, ton 90. Kamery w gotowości? Panie reżyserze, akcja! German z Rivi. Tam o. Największym wyzwaniem była scena miłosna z Marcjanną Lelek. Po prostu to był mój pierwszy raz przed kamerą, kiedy miałem do zagrania scenę miłosną. Czego się nie robi dla sztuki, prawda? Marcjanna była wspaniałą partnerką, aktorką. Nie mieliśmy żadnego zgrzytu, bardzo to wszystko gładko poszło, nie mieliśmy... Dogadaliśmy się bardzo szybko, dzięki temu też reżyser, tu muszę też bardzo podziękować, pozadbał o to, żebyśmy się czuli jak najbardziej komfortowo, ponieważ w tym domku, gdzie się to odbywało, zostały tylko najpotrzebniejsze osoby. Marzyłeś kiedyś o tym, żeby w twoim życiu grał prawdziwy stand, tak? Od dzisiaj na planie Wiedźmina masz to zagwarantowane, na ujęciach, które kurwa się spieszy. Z dźwiękiem, ale... Dawaj razem z tym, przecież to może grać jakieś sobie zdrzały grają. Kurwa, jedziemy z No dobra, się. Okay. Michał, ja to wiesz co, na lupkę to będę robić. Będę się starać, żeby... Cześć. Jak dzisiejsze zdjęcie? Dużo sprzątania. Robienie filmu to jest generalnie dużo sprzątania. Zaczęliśmy zdjęcia o 8 rano. Znaczy był... Call był o 8 rano, więc zaczęliśmy zdjęcia około 10. Mamy godzinę znowu 10 i jeszcze kręcimy. Do boju. Dziewczyny, jest ok? Tak. Ty, uziemienie teraz jest. Się włączyło. Ty, człowieku, normalnie wiesz, dotykam, jebnie prądem, jeb.
zdjęcia w twierdzy Modlin. To pamiętam jak dziś, że po pierwsze było ciemno, była jedna tylko lampa. Doświetlaliśmy to wszystko pochodniami. Pochodnie dają jakąś poświatę, ale generalnie dają dużo dymu. Cały ten dym tworzy w tym korytarzu podziemnym jedną wielką, jakąś szarą masę. No i się zaczyna po prostu dubel, przebieżka. No i prawda była taka, że nie do końca widziałem. I jeszcze te właśnie soczewki, które ograniczały mi nieco widoczność. No to prawda była taka, że nie do końca widziałem ludzi, którzy biegną na mnie. Tylko dlatego, że mieliśmy te układy bardzo dobrze wypracowane, to jechałem trochę na pamięć. Walczyłem z chłopakami na pamięć, bo wiedzieliśmy dokładnie, kto wykona gdzie jaki ruch. Ja w prawo, ty w lewo i tak dalej, i tak dalej. Szwankier Michał, który prawie spłonął żywcem. W sensie, no nie, ale to uderzyło pochodnie, bo się tak wkręcił w ujęcie, które robił akurat wtedy. No nie spłonął, ale jakby było blisko. To już właśnie się zastanawialiśmy, czy my sobie krzywdy nie zrobimy, bo to już było naprawdę takie zmęczenie. No jednak, no jest to niebezpieczna jednak zabawa, to już jest to stal, tu ktoś dostał w palec, ktoś tutaj dostał gdzieś, to już mogło być poważnie, a jeszcze raz prawie, że operator oberwał, no i to tak. Jak wracałem do domu po tym dniu, to tak w pewnym momencie odetchnąłem, mówię, żyję. Wracam do domu, cały i zdrowy. Dobrze jest. Co było dużym wyzwaniem, to na pewno charakteryzacja popalonej twarzy Agajusa. Tak, to było bardzo duże wyzwanie. Zauważyłem, że to już produkcja na pewno chce przemycić tą twarz. To musi się udać, bo musimy pokazać, jak to Polak potrafi. Próby zrobienia tej charakteryzacji, jedna próba można powiedzieć poległa, bo po ponad 8 godzinach właśnie kładzenia mi tych różnych, bo to pierwsza wersja tego to miała być po prostu odlew, maska jakoś przyklejona, jednak nie, tu mi przyklejają po kawałku, ten przykleiły, ten już się odkleja, tu już jakieś, potem się okazuje, że to no, się nie da. Po 8 godzinach w końcu się okazało, że tego się nie da zrobić. No to co? No to był zaraz szybko plan naprawczy, czyli trzeba założyć Agajusowi worek na głowę, a potem pomyślimy. No zajebiście, kurde. Jezu, kurde. Jaki świat jest cudowny, kurde. Chciałam przeprosić za to, że worek na twarzy, który ma nasz główny antagonista, jest moim wytworem, ponieważ techniczne sprawy spowodowały, że w pewnym momencie dnia przyszedł do mnie Kuba i mówi: Kasia, zrób coś na głowę. I ja po prostu zrobiłam coś, co można było zrobić pół godziny między jedną sceną a drugą. Stąd była też taka scena wciśnięta na siłę trochę, jak Ornella uzdrawia właśnie Agajusa. To była po prostu scena, która która można powiedzieć trochę uratowała sytuację z tą charakteryzacją. No tak, była trochę od czapy, wymyślona na prędce, no ale jakoś się to udało. No. Jakoś tak się zdarzyło, że kręcona, bardzo bym powiedział improwizacyjnie, nieplanowanie scena jest jedną z moich ulubionych i bardziej magicznych i tajemniczych scen w filmie. Ale cóż, fantazy wolno wszystko. Dzisiaj realizujemy kilka scen w karczmie.
słoneczko powoli zachodzi, czekamy do zachodu samego, aż będzie ciemno. Wtedy będziemy grali scenę bodajże jakiejś walki, ale na pewno za Gajusem i z niesamowitą jego charakteryzacją. Blizny na nosie, jakieś po prostu takie rzeczy. I powiem szczerze, że bardzo się cieszę, że tu jest. Tak, nie, na pewno. Ja tu tylko sprzątam. Teraz ty? Chciałabym trochę więcej robić, ale niestety. Czy to się zmontujesz? Nie. Lepiej blurujesz, tak żeby się zmontowało. Tak. A nic. Halo, oglądacze. Uuuu, bo muszę teraz obiektu czyścić. Sorry. Teraz muszę na pewno być. Przepraszam. Kamerami, robimy to! Gotowość! Jazda, jazda, jazda! To jest moment, kiedy Wiedźmin podchodzi i mówi: kurwa, podskakujecie mi? A oni mówią: tak, podskakujesz nam, wypierdalaj! Więc... To jest bardzo nie do making of'a. Marys będzie dziki szał. Trzy kamery tylko na was. Menaż ostateczny. Czego nie zrobicie, to widać. Pełne wsiury. Pełne skupienie. A nie jest. Jak prawdziwy kolor. Nie. Tego mnie na porażę. 6-6-6-2-91. Dajcie mi tylko pretekst, wsiu. A to to pretekst. A nie mówiłem! Prefa, ponoć wszyscy pomarli! Chłopi! Jest nagroda! Brać mutanta! Kupam na niego! Kupam na niego! To jest już, tak? Mamy to! Jakiś w ogóle dziwny film. Wiesz, ciągle osiłka biją. Jak nie biją, to jeszcze gorzej. Rzucają we mnie kuflem. Człowieku, w ogóle jakaś masakra. Masakra, widzisz? Na każdym kroku. Ja będę pilnował, żeby wszystko było w porządku. Zajebiście, nie, Ernie? Tam jest sprawnie. Nieustające pasmo sukcesu. No. Cały czas lecimy do przodu. Dawaj, dawaj pionę do kamery. Dawaj pionę. No. Tak jest, cały czas do przodu. To jest najważniejsze. I kurwa, nawet teraz nie będę nie. Nawet teraz nie będę nie, bo ja biorę... One fucking job! Biorę coś i mówię, który pierwszy? Nie. Nie? To co tam jest? No. Co pamiętasz z dzieciństwa? Kim byli twoi rodzice? Są. Musisz... kim są twoi rodzice? Musisz zastanowić się nie, tym. Ty chcesz, żebym się rozpłakał. Nie, nie. Tu chodzi po prostu o głębokiego Stanisławskiego. Paszła? 12 przez 1, 3, ton 113. No nie! Co Michał? Jaki cień konopa? Okej. Okay. Możemy robić? I czekamy zatem na komendę. Wszyscy są na pierwszych pozycjach. Głośno strasznie. Kochani, my mamy już Runina na pierwszej pozycji. No, chwilkę dla światła. Chwilkę dla światła. A to było słychać. Akcja!
Dzięki. Chodź nas, bo to stała rękawica. No udało się skończyć. Przeciągaj. To o tej porze to już nikt nie łapie ostrości. Najtrudniejsze to były soczewki w oczach. O kurka. Po prostu moje oczy nie przyjmują soczewek. Taka jest sytuacja. No i dziewczyny w charakteryzacji po prostu po pół godziny musiały siedzieć nad każdym okiem i wrazić mi tą soczewkę tu do oka. Przerażająca zupełnie rzecz, jak dla mnie. I to było trudne. Więc te soczewki, one no, nie są wygodne. I szczerze mówiąc, po każdym ujęciu, a już na pewno wtedy, kiedy była szermierka, trzeba było je poprawiać, ponieważ to są kocie oczy w pionie. Wystarczy, że dwa razy migniesz mocniej oczami i one się przekręcają. O! Jest? Nie. Kurwa, uciekła. Ale już prawie było. Pracowanie w plenerze na pewno było momentami zabawne, bo próbując założyć Lambertowi soczewki, jedna z nich wpadła w liście na cmentarzu, na którym robiliśmy zdjęcia. Więc był problem, bo nagle nie mieliśmy soczewek. Nie nazwałabym tego problemem z aktorem. To jest problem technologiczny, po prostu nikt nie wymyślił soczewki, która się nie przekręca wokół. I to jest absolutnie ten jakby tylko problem. Tutaj absolutnie jakby osobowości i kto zakłada te soczewki nie ma najmniejszego znaczenia, bo one tak czy siak nie chcą współpracować tak, jak my byśmy chciały. Utrzymanie kontynuacji w tak rozciągniętych zdjęciach jest niesamowicie trudne. Jakby pomijam fakt, że włosy rosną i takie rzeczy. Jakby w momencie, kiedy kręcimy fabułę, seriale, które trwają jakiś tam czas, to też się je podcina. To nie jest niesamowite. Natomiast nam się jakby czas upływa. W 4 lata to się zmienia jednak twarz. Ludzie się trochę starzeją, dojrzewają. Bo to się wydaje takim pikusiem. To się wydaje taką małą rzeczą, że spakować się i przyjść na plan. Ale to tak nie do końca, bo nie robiliśmy kina współczesnego, gdzie po prostu można spakować mniejszą ilość rzeczy i być przygotowanym, tylko musieliśmy być gotowi na wszystko. Czy właśnie brudy, czy poty, czy krwie. Jeżeli krew, to jaka krew? Jeżeli krew, to ile tej krwi tak naprawdę? Bo nie wiedzieliśmy do końca, ja nie potrafiłam sobie wyobrazić, jaki jest krwotok po zadaniu ciosu nożem, mieczem, czymkolwiek. Nie wiem, jakie to są ilości, więc trzeba było być przygotowanym na wszystko. A jeżeli być przygotowanym na wszystko, to jaki to jest koszt tego? Jak to potem przewieźć? Gdzie to przechowywać? Gdzie to umieścić, jeżeli będziemy znowu grać w lesie i nie będziemy mieli miejsca, gdzie to trzymać? Chciałem, żeby ta szermierka była bardzo płynna, żeby postacie przechodziły od ciosu do ciosu, żeby nie było charakterystycznych dla kina przerw, stania w miejscu. Chciałem, żeby cały czas była postać walcząca w ruchu i kamera w ruchu również. A ściągnęliśmy na plan Macieja Kwiatkowskiego, bardzo znanego kaskadera, który nagrywał też ruchy do gry Wiedźmin na przykład. I on nam znacznie pomógł z koordynacją tych stuntów, z choreografią. Mariusz potrafił bardzo przekonująco zagrać ciałem. Nawet jeśli nie potrafił wyprowadzić jakiegoś ciosu super szybko, tak jak zawodowy szermierz, potrafił to tak ograć, że w kamerze wyglądało całkiem przekonująco. Więc to była bardzo, bardzo przyjemna współpraca. Natomiast drugim takim aktorem, który najwięcej walczył, był oczywiście Przemek, twórca roli Eskela, który swego czasu zawodowo walczył w reprezentacji Polski w walkach rycerskich i naprawdę był tam naprawdę... był najłatwiejszym materiałem w tym wszystkim do nauczenia, bo posiadał już siłę, sprawność, całą tą dynamikę potrzebną do wyprowadzania ciosów. Cały plan zrobiłem z pękniętą łękotką i naderwanymi ścięgnami. Bolało. Zwłaszcza gdy Agajus mnie w ostatnich scenach rzucał na kolana i spadałem na te kamienie na bruku. No potem przez 4 miesiące było średnio.
scenach walki, w filmach używa się albo atrap, albo jakichś gumowych zamienników miecz. Tu wszystko szło na stal. Wszystkie te uderzenia, to wszystko truło. Nie było żadnych markowania itd. To były miecze wypożyczone na plan, o ile pamiętam, przez Artura Wysockiego z Carmoren Forge. I oczywiście były to prawdziwe miecze stalowe, tempe, w większości tempe. Tworzenie filmu fantasy jest sporym wyzwaniem, jeżeli chodzi o udźwiękowienie, postprodukcję. A my to musieliśmy zrobić bez pieniędzy, bez właściwie studia dźwiękowego. Musiałem zorganizować całą ekipę. Zrobić to w miesiąc. Nietypowym zagraniem z mojej strony było wykorzystanie chociażby dźwięku mieczy, który typowo hollywoodzko to jakieś uderzenia sztuców, tudzież jakichś specyficznych, dużych prętów. My mieliśmy po prostu ładne, piękne miecze nagrane na planie filmowym. Zazwyczaj jest tak, że dostaję film gotowy i dopiero tworzę muzykę do poszczególnych scen. Natomiast tutaj już wcześniej tworzyłam różne motywy, wiedząc, jakie będą sceny mniej więcej w filmie, ale nie było to tworzone dokładnie pod sceny. I właściwie dopiero w ostatniej chwili zajmowaliśmy się już szlifowaniem tych kawałków, dopasowywaniem właśnie do poszczególnych scen. Wzorowałam się troszeczkę na Percivalu, bo chciałam oddać taki klimat właśnie, jak ich muzyka do Wiedźmina. Natomiast starałam się zrobić jednocześnie coś nowego, całkowicie nowego. I wszystko robiłam sama, nie miałam do dyspozycji zespołu. W ogóle ogólnie działam głównie sama, robiąc wszystko od początku do końca. Nagrywając instrumenty, głosy, tworząc muzykę. Największym wyzwaniem na pewno było ogarnięcie tego wszystkiego. Jakbym dostawał taki materiał, nie będąc na planie, to bym kompletnie nie wiedział, co z tym robić prawdopodobnie. A tak już na etapie, jak oglądałem to, jak kręcimy, to już miałem jakiś zalążek pomysłu. Tak mniej więcej od połowy zdjęć. Najczęściej było, a tu kabelek widać, właśnie się zrobi. Albo tam lampa będzie pewnie widna, właśnie się zrobi. No i tak na początku to jeszcze wszystkich bawiło, oczywiście mnie tak niekoniecznie. No ale już zaczęli, praktycznie każdy dubel kończył się, zrobi się w poście. To już w pewnym momencie się wkurzyłem, zrobiłem sobie taką koszulkę. Wybaczcie, już się nie mieszczę jakby. 15 kilo wagi później. Zrobiłem koszulkę na kolejny plan zdjęciowy i wszystkim pokazałem. Jak tylko słyszałem ten tekst, to mówiłem: nie. Mam dużą prośbę, ponieważ jesteśmy w ruinie, w której bardzo łatwo się wypierdolić, zrobić sobie krzywdę. W nocy będzie jeszcze łatwiej. Jeśli spadnie deszcz, podnażamy to przez pierdyliard. Mam dużą, głupią prośbę. Starajcie się nie cofać, nie chodzić do tyłu. Starajcie się, naprawdę miejcie dużo większy ogląd sytuacji, bądźcie bardziej postrzegawczy i ostrożni niż na dowolnych innych zdjęciach. Bo w nocy też zaczniemy sceny zbiorowe walki. Miecze będą w każdą stronę latały. Uwaga, Przemek, stop.
Muszę trenować, bo się zaziębię. Uwaga! Nie, na kamieniach to nie wyjdzie. No i co? No i przyszła kamera, przyszła emocja i jakoś tak się stało, że to był ostatnie dni zdjęć. No, dostałem centralnie w rękę. Patrz, tak się gra, chłopie. Pokaż. Nagraj to. Pokaż ludziom. Pokaż, łapkę. Krew, ból, mięso. O kurde, jutro będzie fajnie. Jest na szycie. Na szycie, no ale wiesz, ale... Gdzie my teraz będziemy się szyli? W Radomiu? No do Radomia to lepiej nie jechać. To to kino akcji. Action za action. Panie Pawle! Oczy mi się otwierały, jak o 7 rano przyjechała zgraja ludzi, tylko słyszałem, że zwołali ludzi na Facebooku czy coś tam i nagle wyjeżdża zgraja ludzi samochodem, wyładowują z bagażników sprzęt, tarcze, miecze, ubranie już prawie gotowi na plan, żeby wejść. Więc to było prześwietne, że właśnie tacy ludzie, którzy po prostu dla samej zajawki i idei przyjechali, poświęcili swój czas i mieli w tym jeszcze jakąś wkrętkę, zajawkę i tak dalej. Widzę jego rąk. To jest świetne w ten sposób. Ja wiem, dobra. Dobra, grajmy, słuchaj, jakby grajmy. Te ręce, dobra, to mam cię już, dobra? Nie widzicie teraz tego ostrza? Proszę. Teraz. Z jego pachą? Nie. Nie. Dobra. Wie? Pewnie? Dobra. Grajmy, zanim oni zaczną. Mieliśmy różne awarie garderoby, oczywiście, które dziewczyny z garderoby natychmiast łatały. Największym problemem były chyba w iłży spodnie Eskela, które pękały co chwila, więc trzeba było je kleić taśmą, co gdzie później pękały? Maskowaliśmy. Słucham? Gdzie pękały? No, gdzie mogły pęknąć? Co to dużo mówić, pękły mi na dupie, no. Spodnie. Legendarna historia spodni. Coś, co nigdy też nie spodziewałam się, że to tak zakończy się. Zawsze się mówi, że jednym z takich najważniejszych elementów w posiadaniu filmowca jest taśma. Jak tak się przyjrzeć, to widać, że mam tutaj takie oklejone po prostu bezczelnie taśmą. No, strzeliły. A tak naprawdę Przemek miał schudnąć, a ma grubą dupę i się nie mieści. Dobra, uda się. Ktoś się musiał poświęcić, no. Wykwa polega na tym, że ja jestem brutalnym kostiumografem i będę wbijać strzały w Wiedźmina.
On musi aż się napić ze stresu. Tak? Wiedźmińskie eliksiry, że tak powiem, przeszły komercjalizację ostatnio. Chcesz przez szef przechodzić? Nie wolisz zrobić dziury po prostu? A chcę, tak. Przemek! Na trzy. Raz, dwa. Kurwa, mieliśmy 15 minut zrobić? Takie było założenie od początku? Na pewno? Zaczęliśmy od 15 minut. Później właśnie zrobiliśmy zbiórkę na Polak Potrafi. Zebraliśmy troszeczkę więcej. To zrobimy 30-minutowy film. No i tak się rozrosło. Dobrze, to robimy 30-minutowy. No ale zaczęliśmy go kręcić tą 30 i się okazało, że po paru dniach zdjęciowych no mamy materiału spokojnie już na 30. Miał to być film na max 30 minut, a potem to się rozrastało, a może jednak 45, a może godzinka. Jeszcze jakbyśmy tak jechali dalej, no to myślę, żebyśmy jej do 2 godzin mogli tak pociągnąć, ale nie, stwierdziliśmy już przy ostatniej wersji, że godzina wystarczy. Powiedzmy, wpadliśmy w taki ciekawy szał kręcenia i tworzenia, że się tak wyrażę. Czuliśmy odpowiedzialność za ludzi, którzy nas wsparli. Na samym początku na Polak Potrafi blisko 300 osób nas wsparło. Później nas wsparło ponad 200, no nie wiem, ze 100 czy 200 osób na Indiegogo. Później kolejne osoby nas wsparły na zbiórce facebookowej. Łącznie odpowiadaliśmy przed prawie, ale nie, nawet nie prawie, tam było z 800 osób, może ponad 800 osób, które de facto włożyło w to wkład pieniążkowy jakiś na zbiórkach. Byśmy mieli 34 dni zdjęciowe. W 34 dniach zdjęciowych, włącznie po wszystkich odliczeniach, wydaliśmy 97 329 zł. Dużym kłopotem u nas, w naszej produkcji, no było zebranie wszystkich do kupy w ogóle w jednym momencie. Miewaliśmy na przykład plany, na których w karczmie szczególnie, na których mieliśmy chyba z 80 osób w ogóle w jednym momencie na planie przez 10 godzin. Coś, co dla normalnej produkcji, gdzie wszyscy wszystkim płacą, mają podpisane umowy, to jest jakby coś normalnego i bywają nawet większe plany filmowe, gdzie jest po kilkaset osób. No ale dla nas logistycznie to było bardzo ciężkie do zorganizowania. A u nas często zdarzały się dni zdjęciowe, gdzie mieliśmy na przykład 1500 zł na wszystko, na cały dzień. Jeżeli już koniecznie chcecie to robić, to miejcie świadomość tego, jak dużo będzie was to kosztować. I nie mam tu na myśli pieniędzy czy budżetu, którego nie ma. W efekcie braku tego budżetu będziecie musieli poświęcić swój prywatny czas. Na plan zawsze ludzie przyjdą. Plan trwa w określonym czasie, będzie go łatwo zorganizować. Nakręcenie zdjęć to jest pikuś. Montaż i później cała postprodukcja w formacie bezpieniężnym to jest po prostu katorga. Jeśli ktoś chce robić kino gatunkowe przy ograniczonym budżecie, to po pierwsze musi mieć dużo samozaparcia, po drugie realistyczne nastawienie. Można mieć wspaniałą ekipę i za małe pieniądze zrobić niezły film. I nie trzeba mieć wielkiego budżetu, wystarczy mieć po prostu dobry pomysł. Nie było chyba dnia, kiedy się okazywało, że
coś trzeba rozwiązać i trzeba zadziałać i nie mamy do końca do tego zasobów, bo tego nie przewidzieliśmy. Natomiast przewidzieliśmy to, że trzeba być przygotowanym i mieć coś w zanadrzu, żeby móc wyczarować. Miejcie świadomość, że mogą być momenty zwątpienia i to będzie naturalna część tej pracy. Natomiast nigdy nie poddawajcie się i do końca doprowadzajcie projekt. Kręcimy jeszcze godzinkę. Żartowałem, wracamy za rok. Też żart nie nauczyłem się. Słuchajcie, skończyliśmy po 3,5 roku zdjęcia z Wiedźminu. 10. Dziękuję wszystkim wam. To ostatni klap w Półwieku Poezji Później. In your face! Jezu, ten metod, czy ty to rozumiesz? Jakby to był ostatni Wiedźmin. Ostatni klaps. Ile miałeś ostatnich klapsów? Miałam ponad 3. Idąc na premierę, obawiałem się tego, co zobaczę na ekranie. Bo to jednak 4 lata, czy nawet 5, już nie pamiętam, ale sporo lat i na przestrzeni tego całego czasu można wiele rzeczy popsuć, mówiąc najdelikatniej, mogą się nie zgadzać, może nie mieć kontynuacji, może coś się nie zmontować, etc., etc. A już nie mówiąc o jakichś tam obawach swoich, że czy to na pewno dobrze wyszło, czy to się będzie oglądało, czy to będzie atrakcyjne wizualnie. No, krótko mówiąc, obawiałem się, idąc na premierę. Bałem się, że będę musiał tak oglądać ten seans. Ale to się nie wydarzyło. Ten film się po prostu ogląda. Jeżeli ktoś lubi uniwersum Wiedźmina, to będzie miał przyjemność oglądając ten film. A chyba o to chodzi. Największy komplement dla tego filmu, jaki można dać, że po tych wszystkich trudach udało się zrobić coś, co rzeczywiście zrealizowało ten pierwotny zamiar dobrej zabawy w świecie fantazji, który mieliśmy na początku. Twórcom udało się przekazać klimat Wiedźmina, właśnie prozy wiedźmińskiej. To jest coś, czego nie znajduję w wielu innych produkcjach. Po prostu to jest prawdziwy Wiedźmin. Nawet samo to, że zestawiają ludzie ten film, oceniając z produkcjami tak naprawdę wysokobudżetowymi. To samo to, że w ogóle jest się zestawiony obok. Nieważne już, czy gorzej, czy lepiej, to już jest sukcesem. Jeśli porównamy jakość filmu do budżetu, to mamy Oscary. Bo ten projekt jest dowodem na to, że da się zrobić coś z niczego. Słynne powiedzenie, że da się zrobić zupę z gwoździa. Tak, da się zrobić zupę z gwoździa i myśmy zrobili, że w ogóle użyję liczby mnogiej, myśmy zrobili zupę z gwoździa. Myślę w dodatku, że całkiem niezłą zupę i parę osób się nad tą zupą, czy nad talerzem tej zupy pewnie uśmiechnęło, konsumując ją. Ten projekt jakby jest sumą wariactwa różnych ludzi. Najlepsza na tym filmie była chyba atmosfera. To ludzie po prostu z fascynacji robili ten film i czuło się to, że każdy z siebie daje wszystko. Kiedy się robi za pieniądze, wtedy ludzie jakby traktują to jako tylko i wyłącznie swoją pracę. Natomiast tutaj ludzie robili to z pasji. To był zupełnie inny klimat, jaki panował na tym filmie. Jeżeli są emocje związane z tym wszystkim,
to znaczy, że warto to było robić. W ogóle ta ekipa to są tak niesamowici ludzie, naprawdę. To było właśnie, ci ludzie sprawili, że tak niesamowicie chciałam tworzyć muzykę do tego filmu. Prawie 200 osób chyba, które skupiły się na tym projekcie i włożyły w niego pracę, włożyły w niego własne fundusze, własne środki, własny czas. Głęboki podziw dla wszystkich, którzy dotrwali od początku do końca. A niewiele było takich osób. Ten film trwał tyle czasu, że zdążyłam założyć rodzinę. Absolutnie przyjaźni na życie, na lata. Warto coś takiego robić, dlatego żeby mieć fajne wspomnienia. Ja mam fajne wspomnienia z tej realizacji. Jako coś fajnego, co nie było łatwe absolutnie i nie było spacerkiem, ale warto było się w to zabawić. Da się. A jeszcze dodając do tego, po raz kolejny mówię, pieniądz, naprawdę można robić kino gatunkowe w Polsce, dlaczego nie? Tylko odwagi. Odwagi, ludzie, odwagi. Tak naprawdę, okej, zrobiłem film, mogę się pochwalić, mogę sobie obejrzeć własnego Wiedźmina, czyli to, co chciałem od początku. Ale tak naprawdę największą wartością było to, czego się nauczyłem, jak rozwinąłem się zarówno jako reżyser, jak i człowiek, jakich ludzi poznałem, jak wzajemnie się uczyliśmy, wzajemnie się rozwijaliśmy. Myślę, że stworzyliśmy jakąś taką piękną, wiedźminową rodzinę, która jest o wiele więcej warta niż ta półtorej godziny filmu. Filmów powstaje dużo i równie dużo się ich ogląda. Kontynuacja. Zostawiłem czajnik na gazie.